93. rocznica Bitwy Warszawskiej, przez niektórych zwana Cudem nad Wisłą. Dwa wydarzenia historyczne w ubiegłym wieku były dla Polski ogromnie ważne, a mianowicie Bitwa Warszawska, o której za chwilę powiem, no i Powstanie Warszawskie, które było również wydarzeniem militarnym oczywiście i politycznym. I na temat tych dwóch zdarzeń do tej pory toczą się wśród historyków, którym ja nie jestem oczywiście, bo moja wiedza pochodzi tylko z książek, które przeczytałem na ten temat kiedyś. Toczą się dyskusje, prawda, kto ma rację odnośnie Bitwy Warszawskiej, to kto jest tym, który spowodował, że bitwa została przez Polskę wygrana. Odnośnie Powstania Warszawskiego to się toczą dyskusje, czy to był bohaterski zryw uzasadniony względami militarnymi i względami politycznymi, czy też była to zbrodnia. No tym się nie będziemy zajmować, na tą warszawską tragedią z powstania, tylko opowiem Państwu trochę o Bitwie Warszawskiej. A mianowicie w 1920 roku bolszewicy znaleźli się przy granicy, dosłownie nad Wisłą, bo 15 czy 20 kilometrów koło Radzymina, w ogromnej masie swojego wojska. I zachodzi takie na ogół pytanie, co spowodowało, że oni tam się znaleźli. A muszę się trochę cofnąć w czasie do i opowiedzieć, że muszę Państwu od idei, która bardzo się, tak powiem, podobała Józefowi Piłsudskiemu, a mianowicie myśl o Federacji Polski z Ukrainą. I to było jego takie czy ideę fix, czy marzenie. W każdym razie uważał, że Polska powinna razem z Ukrainą być federacją i wtedy byłaby rzeczywiście państwem potężnym. No, czy rzeczywiście by tak było, to tego nie wiem, nie wiem nie być. W każdym razie w tym czasie, kiedy to był grudzień 1919 roku, na Ukrainie, w części jej wschodniej, bolszewicy, których armia zaczęła się organizować i generał Denikin został pokonany. I w związku z tym ta koncentracja wojsk bolszewickich wyraźnie niepokoiła nasze dowództwo z naszym wodzem, naczelnikiem państwa, marszałkiem Piłsudskim, i postanowił Piłsudski jakoś temu
przeciwdziałać. Spodziewał się, że bolszewicy na nas uderzą i postanowił dokonać uderzenia na zgrupowanie tych wojsk. Po prostu uprzedzić uderzenie wojsk bolszewików. W związku z tym zostały wydane rozkazy, aby armia polska pod dowództwem generała Śmigłego Rydza dokonała uderzenia na te wojska. No i tak się stało. Nie będę szczegółów Państwu podał. W każdym razie wojska nasze w błyskawicznym tempie wkroczyły na Ukrainę, zaczęły się posuwać w kierunku Kijowa. No i do Kijowa doszło, już nie pamiętam, bo to takich szczegółów niestety mi się powiedziała. Chyba 3 czy 4 tygodnie byli i Kijów został zajęty przez wojska polskie. No, wtedy już, jak już dochodziła nasza armia do Kijowa, nasze wojska, rozpoczęły się poważne kłopoty. Dzisiaj to się nazywa logistyczne kłopoty, mówiąc językiem powszechnym, zaopatrzeniowe. Ponieważ armia ta dość szybko na stosunki ówczesne się posuwała do przodu, w związku z tym linie zaopatrzenia automatycznie się wydłużały, a więc brakowało żywności, amunicji, paliwa, wszystkiego. No ale jakoś tam do tego Kijowa dotarli nasi, z tym, że oczywiście nasza prasa, tak jak wszędzie zawsze i propaganda podaje, że Kijów został zdobyty. Kijów został formalnie tak, dlatego że wojska nasze wkroczyły tam do Kijowa, ale właściwie zdobyte zostało przez nasz zagon, jakby, nie zagon, ale można nazwać to zagonem, a mianowicie nasi ułani gdzieś na przedmieściach Kijowa dorwali tramwaj, bo tam tramwaje już chodziły elektryczne. I tym tramwajem wjechali do centrum Kijowa. I wtedy stwierdzili, że Kijów nie ma żadnego wojska. No więc to się odbyło, można powiedzieć, systemem bezkrwawym. I w tymże Kijowie nasi obsadzili wszystkie możliwe miejsca obronne. Ale Rosjanie, czyli bolszewicy, już za jakiś czas się jednak oprzytomnieli i zaczęli naszym tam z różnych stron dokuczać. A ponieważ to zaopatrzenie nadal jednak nie działało sprawnie tak, jakby należało, w związku z tym zapadła decyzja w naszym dowódcy, że musimy się stamtąd wycofać. No i jak zaczęliśmy się wycofać, to bolszewicy już byli na tyle silni, że po prostu zaczęli nas, mówiąc szczerze, gonić. I ponieważ my już byliśmy bardzo tą wycieczką kijowską wyczerpani, a oni byli na swoim terenie, czyli na terenie Ukrainy, mieli swoje zaopatrzenie. Także to nasze wycofywanie zamieniło się po prostu można powiedzieć, w odwrót paniczny. Także nasze wojska były bardzo w ciężkiej sytuacji. I ponieważ nie było, jak mówię, tego dostarczającego zaopatrzenia, poza tym jednostki nasze były już wyczerpane, tak powiem, fizycznie i technicznie, to napór bolszewików stało się coraz większy, coraz silniej zaatakowano, a armia bolszewicka pod dowództwem Tuchaczewa, generała Tuchaczewa, który był zresztą oficerem sztabowym Armii Carskiej, a dowódcą armii bolszewickiej był dowodzący generał Kamieniew.
I oni, jak już nabrali dobrze, tak powiem, rozpędu i sił, zaczęli nam bardzo, bardzo silnie dokuczać w sensie militarnym i nasi coraz bardziej wpadali w panikę i coraz bardziej ten odwrót stawał się dla nas no, po prostu fatalny. Nasze dowództwo było jeszcze wtedy nieskonsolidowane, więc nie było jeszcze jakiegoś ostatecznie ułożonego planu, co tu zrobić. A odwrót nasz nabierał coraz większego tempa i wojska nasze pod naporem bolszewickim zbliżały się do Warszawy. Ponieważ zostały ustalone ostatecznie nasze siły w pewnym sensie i siły bolszewickie, i tutaj chciałem zrobić dygresję taką, że ogromną rolę w tej bitwie odegrał nasz wywiad. Wywiad elektroniczny, tak by się to nazywało, mianowicie mieliśmy kilka radiostacji, które przechwytywały radio depesze sowieckie i nasi bardzo dobrze się zorientowali, jakie nieprzyjaciel ma zamiary w stosunku do nas. Tutaj w Zalesiu mieszka pan doktor Nowik, o ile dobrze nazwisko pamiętam, który napisał książkę na ten temat. Książka nosi tytuł Zanim powstała Enigma. Bardzo serdecznie polecam, jeśli Państwa interesuje ta historia wojny w ogóle, to w stosunku tego, co się słyszy o tej wojnie, to rzeczywiście byliśmy po prostu świetnie zorientowani w położeniu wojsk sowieckich. Kiedy bolszewicka armia dochodziła już do Radzymina, bo tak to można określić ten punkt jako taki punkt zwrotny w całej bitwie, został 6 sierpnia 20 roku został wydany rozkaz sporządzony przez nasz sztab generalny pod dowództwem generała Tadeusza Rozwadowskiego, który określał już dokładnie nasze działania. Ponieważ nasze te radiostacje jednak działały bardzo sprawnie jak na tamte czasy, Tadeusz Rozwadowski zorientował się na podstawie wiadomości, jakie otrzymywał od naszego wywiadu, że ten rozkaz 6 sierpnia jest już doskonale znany dowództwu armii bolszewickiej. No więc co on robi? Jeżeli ten rozkaz był znany, prawda, 6 sierpnia, to są tylko moje oczywiście takie przypuszczenia, ale zachodzi podejrzenie, że albo ten rozkaz, no, w jakiś sposób się wydostał, ale mógł się wydostać w taki sposób tylko, że po prostu w sztabie był jakiś, musiał być jakiś agent bolszewicki. To jest raz, bo w sztabie, bo oprócz tego ze sztabu, a po drugie, ten rozkaz był rozsyłany do poszczególnych armii. Więc gdzieś po drodze mogło nastąpić to po prostu, że bolszewicy to przechwycili. W związku z tym generał Rozwadowski, żeby temu zapobiec, pisze sam osobiście, zwykłym ołówkiem, rozkaz, któremu nadaje numer 10 tysięcy. Takiego rozkazu w ewidencji nie ma. Bo ten rozkaz nie zostaje nikomu wysłany, tylko zostają wezwani do sztabu generałowie dowodzący naszą armią, naszymi jednostkami. Między innymi zostaje wezwany, czy też poproszony, jak to woli, Józef Piłsudski.
I rozkaz ten zostaje podpisany nie przez Józefa Piłsudskiego, tylko przez generała Rozwadowskiego. A Józef Piłsudski przyjmuje ten rozkaz do wiadomości. Ale co? Robi oczywiście w porozumieniu z Tadeuszem Rozwadowskim. Generał Rozwadowski przewidywał koncentrację naszych wojsk w rejonie Garwolina, takiej grupy manewrowej, która w odpowiednim momencie uderzy z flanki na posuwające się wojska bolszewickie i po prostu odetnie ich od Warszawy. I ten punkt został przez Józefa Piłsudskiego zmieniony, ponieważ on uważał, że najlepiej będzie, jak ta grupa manewrowa zostanie umieszczona nad Wieprzem. To jest tu w rejonie Puław. No oczywiście głównodowodzącym zostało to w tym rozkazie uwzględnione i on oświadczył, że tą grupą manewrową nad Wieprza on sam będzie dowodził. No i tak się stało. I tutaj według tego, co mi się wydaje, miało miejsce tragiczne, dramatyczne, tragiczne nie jeszcze, ale dramatyczne wydarzenie. Mianowicie rozkaz 10 tysięcy został wydany, napisany i dany do wiadomości głównodowodzącym 10 sierpnia. A 12 sierpnia dzieje się taka rzecz, która no, mogła skończyć się tragicznie dla nas. Józef Piłsudski składa dymisję, zrzeka się dowództwa, zrzeka się jako naczelnik państwa swojego stanowiska i składa te dokumenty o swojej dymisji premierowi ówczesnego rządu Witosowi. Z zastrzeżeniem, że jeśli wojna będzie wygrana, to te dokumenty zostaną zniszczone. A jeżeli wojna będzie przegrana, to znaczy, że po prostu on nie odpowiada za to, co się stało, dlatego że on nie dowodził. Czy, ponieważ to było załatwione między Józefem Piłsudskim a Witosem, do dziś jeszcze tego nie wiadomo, czy generał Rozwadowski i inni o tym wiedzieli, czy też nie wiedzieli, bo dokumenty te zostały ujawnione dopiero w 1962 roku. No i co się dzieje dalej? 12 sierpnia Józef Piłsudski jedzie do swojej, bo powiedział, że on tą grupą manewrową nad Wieprza będzie sam dowodzić. W związku z tym 12 sierpnia wyjeżdża do tej grupy manewrowej z nad Wieprza. Po drodze zatrzymuje się na 2 czy 3 u swojej rodziny, która jest w miejscowości Bobowa. No i nie jest dokładnie wiadomo, kiedy dociera do tej grupy manewrowej. W każdym razie generał Rozwadowski usiłuje przyspieszyć jego wymarsz, bo to jest 12, potem jest 13, 14, 15 sierpnia, prawda? 14 i 15 sierpnia to nasze oddziały już krwawo zmagają się pod Radzyminem. No więc to uderzenie tej grupy manewrowej na Wieprza jest, można powiedzieć, konieczne. No ale tak się dzieje, że grupa ta rusza 16 sierpnia w kierunku na Warszawę. No ale 15 sierpnia był moment przełomowy, kiedy odparci zostali Rosjanie po raz chyba trzeci spod Radzymina i następuje ich odwrót. I armia bolszewicka się już wycofuje w kierunku wschodnim. I ta grupa manewrowa, to co mówię, to jest dostępne we książkach historycznych, również w książce autorstwa Józefa Piłsudskiego pod tytułem Rok 1920.
Także Józef Piłsudski sam pisze, po całodziennym wytężonym marszu nie zdołaliśmy nawiązać kontaktu z nieprzyjacielem. No, nieprzyjaciel nie mógł nawiązać kontaktu, bo nieprzyjaciel uciekał. No, on już był, można powiedzieć, 16, jak on ruszył, to 16 to już zaraz zaczął się generalny odwrót armii bolszewickiej. Także nie nawiązali kontaktu bojowego. Tam jakoś on, sam Piłsudski pisze, że nie mogłem nigdzie napotkać tej grupy mozyrskiej. Był taki zlepek do armii bolszewickiej, tam kilka pułków różnych, to nazywa się grupa mozyrska. I ona już uległa pod Warszawą, że tak powiem, degradacji, bośmy ją rozbili. I mówi, nie mogę napotkać tej grupy mozyrskiej i nie wiem, co to jest. Czy to jest jakaś legenda, czy jakieś metafizyczne zjawisko, że ich w ogóle nie ma. A to, co było, to już gnało pędem w kierunku swojej ojczyzny. No także grupa manewrowa z Nadwieprza w ilości 9 dywizji, bardzo dobrych dywizji, wypoczętych, dobrze uzbrojonych, weszła do akcji dopiero 18-19 sierpnia, ale brała już udział w pościgu, dlatego że pierwsze zatrzymanie się poważne tych bolszewików nastąpiło, miało miejsce nad Niemnem i tam się toczyła już potem dalej bitwa. Bardzo duża, dużo większa w sensie materiałowym niż sama bitwa warszawska. A 18 sierpnia Józef Piłsudski przyjechał do Warszawy i objął naczelne dowództwo nad Armią Polską. Z tym, że generalnie dwie grupy wojsk miały znaczenie w bitwie warszawskiej, to jest armia generała Latynika, który bronił wprost tutaj frontu środkowego, gdzie się centrum całej walk był Radzymin. I druga grupa która się nazywała Armią Piątą, dowodził nią generał Sikorski. I w zasadzie jak myśmy pod Radzyminem już dokonali takiego przełomu, że ci bolszewicy nie wytrzymali i zaczęli się cofać. Równocześnie z północy uderzył na nich z flanki od 5. Armia generała Sikorskiego. No i wtedy było już całkowite załamanie, tym bardziej, że Rosjanie, czyli bolszewicy, popełnili w tej bitwie jeden taki kapitalny błąd, który według historyków i różnych ludzi, którzy zajmują się historią, dotrwał aż do czasów lat 40. ubiegłego wieku. A mianowicie armia południowa, bolszewicka, armia, którą główny trzon stanowiła kawaleria budionnego, miała u siebie komisarza, który się nazywał Józef Stalin. I Józef Stalin koniecznie chciał zdobyć Lwów. No ale tam nasze oddziały jakoś się broniły, było ich tam niewiele, ale broniły się. Ale on koniecznie chciał ten Lwów zdobyć. A generał Tuchaczewski mówi, wydał mu rozkaz ewidentnie chyba też 15 albo 14 sierpnia, natychmiast marsz na Warszawę. Ale Stalin powiedział, ponieważ był komisarzem tej armii, no więc to był, tam była taka hierarchia, że dowódca to był dowódca, komisarz to już był ten najważniejszy. No i ciągle ten Lwów szturmował, w sensie nie takim bezpośrednim, ale przesuwał wojska w kierunku Lwowa. I to uratowało nas, bo nasza grupa manewrowa z Nadwieprza, gdyby Stalin nie postąpił tak, jak postąpił i uderzył na Warszawę, to by naszą grupę mógł przeciąć na pół swoimi wojskami.
I tak się stało, że ta grupa manewrowa nasza z Nadwieprza nie za wiele miała do czynienia w tych dniach 17, 16 i 18 sierpnia. Tak samo również Armia Budionego też nie miała specjalnie działania, bo tam nie było naszych wojsk. A jak się zaczął odwrót generalny, no to już wszystko uciekało. To było takie jedno zdarzenie, które bardzo wpłynęło na ten, bo cała armia była bezczynna, sowiecka. Drugie wydarzenie, które miało miejsce na północy, a mianowicie armia, która była na prawym skrzydle frontu bolszewicka, chciała, jak oni to wtedy mówili, ponowić manewr Paskiewicza, który kiedyś Warszawę odszedł od północy i uderzył na nią od tyłu. I oni koniecznie chcą, ta ogromna masa tego wojska parła do północy, żeby potem przejść na zachód i od tyłu uderzyć na Warszawę. No i tam miała takie, ja się śmieję, dlatego że to takie pewne zdarzenia są, które po prostu są, no, nie są humorystyczne w sensie, bo tam ginęli ludzie, ale w sensie strategicznym, no to po prostu, no dość to jest nieprzeciętne. A mianowicie, w Ciechanowie bodajże, o ile dobrze pamiętam, z Ciechanów już Rosjanie, widząc co się dzieje pod Radzyminem, zaczęli się wycofywać w kierunku na wschód, ale jeszcze tam część oddziałów była i był sztab i ze sztabem była radiostacja. I jeden z naszych oddziałów, który miał między swoimi szeregami różnych dzielnych, bardzo i bardzo dzielnych ludzi, jeden z, nie pamiętam niestety jego nazwiska, major Ułanów naszych. I tu się, co się robi, a my wyjedziemy na Ciechanów. A kto? No, ten szwadron. I uderzyli na Ciechanów. I tam trafili na moment, kiedy sztab armii rosyjskiej pakował się. Kiedy się pakował, co jak zobaczyli naszych na ulicach, to jeszcze dalej nie pakowali, bo rzucili wszystko. Ale ktoś u nich w dowódcy mówi, tak, ale to jest rzecz, która jest bardzo cenna, żeby to Polacy nie dostali. A co? Radiostacja. Zniszczyć. I spalili radiostację swoją i dali nogę. No ale jak spalili radiostację, to po prostu cała ta armia północna została ślepa. Nie wiedzieli, co dalej robić, bo nie mieli żadnych rozkazów. Bo nie było, prawda, takiej jakiejś łączności, tylko polegali na tej radiostacji, ponieważ był odwrót, więc już tam nikt specjalnie nie myślał o jakichś gońcach czy nie gońcach. Samoloty mieli też. No, po prostu jak jest panika. No i tak, jak się potem zobaczyli, że nie ma żadnych możliwości porozumienia się ze sztabem, to dali rozkaz swoim wojskom i poszli na granicę pruską i tam się dali internować i skończyła się cała ta prawe skrzydło bolszewickie się skończyło. Więc to był drugi taki moment, który bardzo zaważył na tym, że niektórzy historycy, bo część historyków mówi, że to był cud nad Wispą, niektórzy mówią, że to był efekt strategii naszych bardzo dobrych generałów. A niektórzy mówią, że większość tak mówi, zresztą ja się tego jeszcze w szkołach nawet uczyłem, bo wtedy, kiedy ja kończyłem liceum, to jeszcze historia ta była taka, powiedzmy, no, podawana
w miarę możliwe taka, jak to było. Bo dzisiaj, jak wiemy, niestety, historia nasza jest w stanie szczątkowym. I nasz rząd, nasze państwo robi wszystko, aby no my i nasze dzieci jak najmniej znały naszej przeszłości, bo chodzi o to, żeby doprowadzić, to już jest część propagandowa z mojej strony, żeby nasze dzieci już dały się manipulować, jak tylko, bo nie będą wiedziały, skąd one są, co tam tych dziadkowie robili, prawda? To można z nimi zrobić już wszystko, bo najlepiej jest z ciemnym ludem działać, dlatego że można z nim manipulować, jak tylko się chce. No ale wracam jeszcze do tej naszej bitwy, więc tutaj zadziałanie generał Latinik tutaj z generałem Rozwadowskim na wschodzie, od frontu Warszawy i generał Sikorski od północy. No potem już nadeszła ta grupa manewrowa pod dowództwem Józefa Piłsudskiego i ta rzecz potoczyła się dalej i nad Niemlem tam się zaczęła się toczyć bitwa, która też miała różne mankamenty w sensie strategicznym, ale tam już daliśmy sobie z tym radę, ponieważ czas już minął, panie reżyserze. Jeszcze tylko powiem mianowicie o dwóch ludziach z tego okresu, a mianowicie pierwszy to był ksiądz Korupka, który pod Osowem, czyli w Radzyminie, można to nazwać, z krzyżem w ręce pędził przed tyralierą polskich żołnierzy, którzy po raz pierwszy mieli karabin w ręce. Rzadko, który miał powyżej 18 lat, bo oni wszyscy podawali 18-20, a mieli po 15. W mundurkach jeszcze wojennych z gimnazjum pędził i zginął tam w tym ataku, który tą tyralierę i linię obronną bolszewicką przełamał, prawda? No to taka może dygresja, że w tym miejscu, gdzie to się właśnie stało, to dzisiaj my, bo tak pokazuję na siebie, żeby to było wiadomo, że to my, stawiamy bolszewikom te pomniki, prawda? I do tego Rada Męczeństwa z panem Kunertem na czele, prawda, się angażuje, bo to są rzeczy po prostu no, niezrozumiałe dla normalnego człowieka, który zna. Bo ja rozumiem wojnę, bo ja tą wojnę przeszedłem. Nawet nieopatrznie jakiś Niemiec mnie postrzelił też, tak? Ale co tam się działo, co my sobie nie wyobrażamy. Proszę sobie przeczytać książkę jakiego Małaczewskiego pod tytułem Toń na wzgórzu. Co ta armia bolszewicka robiła na naszym terenie? To się po prostu, to są rzeczy, które świadkowie opisują i piszą książki, napisali, nie żyją tam. To było po prostu, w głowie się nie mieści. Ten tytuł Koń na wzgórzu Małaczewskiego pochodzi stąd. On był w wojsku, ten pisarz. Jednego dnia zobaczył tak na wzgórzu, że pisałem sobie konia w zachodzie słońca. Ale nie, co ten koń taki jakiś dziwny ten koń, nie? Ja podszedł bliżej, zobaczył, że jest straszna chmura much się nad tym koniem unosi. Okazało się, że koń jest obdarty ze skóry. No, proszę Państwa, muszę sobie wyobrazić, co, już nie mówię o wysiłku fizycznym, ale psychicznym, żeby takie wielkie zwierzę obedrzeć ze skóry. Prawda? To są po prostu rzeczy, które w głowie się nie mieszczą. Bo w ostatniej wojnie armia radziecka robiła też różne rzeczy, ale wtedy to były albo takie, że złapali do niewoli naszych kilkudziesięciu uładów, zakopali ich w ziemi po szyję,
A żołnierki bolszewickie przychodziły po kolei i oddawały na te głowy mocz. I tak je zostawili oczywiście. Nasi potem ich znaleźli. Więc tacy żołnierze, ja Skorupka, to był jeden z bohaterów. A drugi, który się wybitnie odznaczył i bardzo się to nie podobało ówczesnemu GPU, bo to było wtedy GPU, potem było NKWD i tak dalej, był niejaki major Wachmistrz wtedy jeszcze, przepraszam, nie Wachmistrz, tylko Rotmistrz. Rotmistrz Jerzy Dąbrowski, który miał pseudonim Łupaszko. A mianowicie Łupaszko dlatego, że to z rosyjskiego jest. On miał chorobę, nie wiem czy Państwo znają, Bazedowa. To wytrzeszcz oczu. I on te oczy miał takie wysadzone do oczu. I od tego Rosjanie go nazywali Łupaszko. Tymi szwadronami na tyłach armii sowieckiej w czasie tej naszej bitwy warszawskiej dawał im strasznie w kość. I miał taki zwyczaj, że jak wziął do niewoli, prawda, jakichś tych bolszewików, przychodził mu, komisarze, bardzo proszę, wszyscy wystąp. No jest, komisarz to był ważną osobą, by to występować. Jak występowali, to Łupaszka mówił: Wachmistrzu, po kolei wszystkich powiesić na tych drzewach, tylko żeby wisieli równo. I kończyła się zabawa. Także oni byli w panicznym strachu przed niejakim majorem Dąbrowskim, bo się pisze D-O-M. Dąbrowski, takie nazwisko, zresztą rodowe nazwisko. Ale to, co chcę Wam powiedzieć, jaki był. On stacjonował tam, na naszych ziemiach wschodnich, przed samym rozpoczęciem działań wojennych, dostał jego. On jako dowódca tego oddziału dostał rozkaz: rozpoczynasz działanie, wymarsz na front. Zwołał wszystkich, nie zwołał, tylko wydał rozkaz zbiórki wszystkich szwadronów. Stanęło przed nim kilkuset konnych, oczywiście pod bronią już. Wyciągnął szablę i powiedział: żołnierze, ojczyzna, taka ich mać, naprzód! I to był cały rozkaz majora Dąbrowskiego do przodu. Oczywiście ze względów estetycznych nie używam dokładnie tego słowa, którego on użył. I jeszcze skończę o tym Dąbrowskim. I on im tam do ostatniego momentu, że tak powiem, dożynał, gdzie się dało. No, z roku 20 się uratował. Ale w roku 1939 również był w kawalerii. I wywiad radziecki to zapamiętał, tego Łupaszkę. Dorwali go i zastrzelili go w szpitalu w Kijowie w roku 1940. Także w historię można by tą tego bitwy podsumować. Można bardzo. 10 minut, już kończę. Proszę Państwa, w każdym bądź razie, bez względu na to, kto się tutaj bardzo zasłużył w sensie tych głównodowodzących, to jedno można powiedzieć, absolutna jest pewność, że zwyciężył żołnierz polski, który od Kijowa, byli żołnierze, którzy w tym odwrocie z Kijowa szli boso. Mieli nogi, które na ogół nie można było spojrzeć, bo to była jedna rana. Nie mieli co jeść, byli niewyspani, mieli tylko ten karabin, mundur w strzępach i oni pod Radzyminem trzykrotnie wyrzucali bolszewików, którzy byli nażarci, napaśnieni, naładowani, zrabowanymi naszym dobrem i ci ludzie potrafili tego dokonać, więc uważam, że
Największym zwycięzcą w tej bitwie warszawskiej był żołnierz polski, który wtedy, ponieważ byliśmy dopiero 2 lata po odzyskaniu niepodległości, był, tak, to jest moje zdanie, był tak, jakby to można nazwać, napełniony patriotyzmem i chęcią obrony ojczyzny, że nie patrzył na nic, prawda, na swoje braki w umundurowaniu, w jedzeniu, tylko chciał bronić ojczyzny. I uważam, że oczywiście to zasługa jest również czasów. Znowu, zaraz po wyzwoleniu, w tym czasie były książki już, pisał, prawda, Sienkiewicz, Potop i tak dalej, to było wszystko, ci młodzi ludzie byli wychowani na tej literaturze patriotycznej. I oni wiedzieli, że oni tej ojczyzny muszą bronić. I patriotyzm to był patriotyzm. A dzisiaj, jeżeli ktoś powie, że jest patriotą, to większość naszych współobywateli mówi, cholerne, to chyba faszysta. No, a jak już ktoś powie, że jest nacjonalista, czyli narodowiec, no to już w ogóle, prawda, to jest człowiek, no. My z moją żoną mieliśmy w swoim życiu taki przypadek, który nas bardzo, tak powiem, poruszył, a mianowicie zetknęliśmy się z osobą, która to wszystko, o której mówię, powinna być, no, Polakiem z krwi i kości, to coś ja napomknąłem patriotycznie, co on powiedział, proszę pana, tak nie można mówić, bo od patriotyzmu do faszyzmu to jest jeden krok. Dlatego patriotyzm to jest złe słowo, którego pan tu używa. Ja dziękuję państwu, że was przenosiłem, to przenosiłem 10 minut, nie wiem, czy reżyser mi to wybaczy. Bardzo dziękuję bardzo. Rządzi mamy zdrajców i lokajów. Mieli obniżyć podatki, a po cichu chcą je zwiększyć. Inny organ wyśle szpiegów, żeby między ludzi węszyć. I patrzy, jak się prężą te śmiecie w łyskach freszy. Może kilka słów prawdy, ich na chwilę speszy. Media są ich w rękach, więc nie dotrze to do rzeszy. Niesamotne matki płaczą, a za na górze się cieszy. System to zdradziecka mafia mawców i agentów wojska. Tak z firmy się martwi, co będzie z tobą Polsko. Honor i ojczyzna, czy znać te pojęcia? Chyba nie, popatrzycie tylko, co tu jest do wzięcia. A nie o wasze zyski powinno tutaj chodzić. A tym krajem powinni rządzić patrioci. Honor i ojczyzna, czy znacie te pojęcia? Chyba nie, popatrzycie tylko, co tu jest do wzięcia. A nie o wasze zyski powinno tutaj chodzić. A tym krajem powinni rządzić patrioci. Władza trzyma z tymi, co trzymają media. Gdy w połowie polskich rodzin jest zwykła tragedia i grube interesy schowane w medialnych bredniach. Nie widzi tego wcale polska klasa średnia. Rząd tłumaczy się z wszystkiego strekiem śmiesznych banałów. W międzyczasie ktoś zawalczy o wolność dla pedału. Pod ścianą was ustawić, za staną zdradę. Jednak kto by miał to zrobić, jak stoicie ponad prawem. Z każdej kolejnej afery
byś dacie radę. Nigdy nie istniała grupa trzymająca władzę. Nigdy nie było komuny, SB i WSI. Okradacie swoją ojczyznę, czy wam kurwy nie jest wstyd? Nie słyszycie płaczu dzieci, które z głodu ci chąkają. Nie słyszycie płaczu rodzin, kiedy wyroki padają. Tadek z firmy odwadzy czuje ziomek gruby smród. I nie rzuci nigdy ziemi, skąd jest nasz polski ród. Honor i ojczyzna, czy znacie te pojęcia? Chyba nie popatrzycie tylko, co tu jest do wzięcia. A nie o wasze.